zdrowia, szczególnie dla właścicieli domów w Kalifornii, domów, które się spaliły. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Kalifornia to jest taki socjalistyczny, można powiedzieć, stan. Na wielkością no to jest jakieś małe państwo europejskie. No i tam jest nieustannie dużo regulacji. Stamtąd Ronald Reagan pochodzi, także kiedyś Kalifornia no to była taka dosyć konserwatywna. Później zaczęło przyjeżdżać bardzo dużo Meksykanów z południa. No a wiadomo, że południowoamerykanie no to są bardziej tacy społeczni, socjalistyczni. Bardziej takie państwo im pomaga, żeby ich nie tylko kontrolować to też, ale prowadzić. No i Kalifornia teraz kompletnie się przerobiła na liberalno-socjalistyczny stan. W całej Ameryki tam jadą. Klimat jest dosyć przyjemny. Szczególnie powiedzmy teraz dla żebraków i bezdomnych. Tam to jest Mekka, można powiedzieć, magnes taki. No bo liberałowie bardzo dużo podatkują i bardzo dużo rozdają pieniędzy, no i bardzo dużo regulują. No i z tego regulowania to jest to, że regulują też, powiedzmy, wypalanie krzaków, lasów, tego rodzaju rzeczy. No jest jako to suchy klimat, tamte krzaki rosną. No i naturalnie, kiedy ludzie tam jeszcze nie mieszkali, no to bardzo często się wypalały te krzaki co parę lat. Był taki naturalne przeczyszczenie. Sekwoja, no to są potężne takie drzewa, no to one do tego stopnia ta ewolucja zrobiła, że te szyszki, które spadają, to jeżeli nie ma pożaru, to one po prostu gniją. A jeżeli jest pożar, no to po prostu one się rozpękają, wystrzeliwują i później wskakują te nasiona tam gdzieś w kawałki tej trawy. Jak deszcz przyjdzie, to wszystko rośnie. Do tego stopnia przez setki, tysiące lat natura się przyzwyczaiła. Na człowiek zmienił, na polityk jeszcze bardziej zmienił, no bo zabronił spalać. No i teraz kompanie ubezpieczeniowe są instruowane przez polityków, którzy mówili, żeby nie wypalać krzaków, aby poinformowani zostali, że mają wypłacać. Wypłacili w Kalifornii, 24 miliardy dolarów, czyli 24,9 zer. Po amerykańsku to są biliony, po europejsku to są miliardy, czyli 24 tysiące, 24 miliony, 24 miliardy. No skąd to się bierze takie sumy? No domy są strasznie drogie, no i później jak idzie ten płomień, tak jak oglądacie czasami te nowości można powiedzieć, tak? Wiadomości. Kiedy oglądacie wiadomości, no to wszystko się pali, no idzie ten cały ten, jak się zacznie ściana taka gorąca, no to po prostu to zasysa i się robi, i się robi taki kamień. Popularne na wschodnim wybrzeżu to są popularne domy drewniane, bardziej niż ceglane. Tam no to są takie gliniano, też ceglane, no ale też są drewniane, no bo to jest łatwe do budowania, izolacja jest dobra i no suma summarum to się spalają się te domy. I w 2017-2018 roku no to ci ubezpieczyciele wypłacali, no ale później już nie odnawiali. No i rok temu, dwa lata temu politycy właśnie w Kalifornii powiedzieli, że nie mogą odmawiać ubezpieczenia od nowa, nawet jeżeli zapłacili kompletnie za ten dom. No bo insurance, ubezpieczenie, no to jest takie, że po prostu jest szanse statystyczne, są na 1 na 100 czy 1 na 1000, powiedzmy, szansy, że coś się stanie. No i ubezpieczalnia bierze od wszystkich po jednym dolarze, powiedzmy, od 1000, no to ma 1000 dolarów, bierze $300 na swoje koszty, no i zostawia te 700, jak się coś spali, no to dają te $1000 temu jednemu.
No później jak już będzie ich dwóch, no to zostaje tylko 350. Jak trzech, to 330 i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy Kalifornia jest wyjątkowo droga i te domy w San Francisco, no tam nie ma pożarów, bo to jest miasto, ale to domy tam są po 500, 600, 800 milion dolarów. Także można sobie wyobrazić, że dalej gdzieś tam 50, 100 czy 100 kilometrów, no to też są drogie. No bo tak jak wspominałem, Kalifornia jest atrakcyjna. No i politycy mają takie moratorium, który dotyczy 800 tysięcy domów w tych rejonach kodów pocztowych, no bo Ameryka to jest tak zrobiona, że w zasadzie jak popatrzycie, tutaj jest Atlantyk, to tutaj jest, tu jest Atlantyk, tutaj jest Kalifornia, no to kod pocztowy idzie 00 i tam do dołu Nowy Jork to jest tam 05, Washington tam 010 i to się wszystko przesuwa. Do Kalifornii jest tam 99 tego rodzaju numery. W poprzek od północnego wschodu do południowego zachodu Ameryki. No ale rozróżniają po prostu te kody pocztowe, gdzie jest, no to reprezentują jakiś tam region, jakąś taką gminę, miasta i tak dalej. No i jeżeli była strefa katastrofy uznana przez stan albo nawet przez rząd federalny, no to wtedy wpływają na to najróżniejsze dodatkowe pieniądze. Tam rząd federalny daje stanowi, rząd stanowy daje pieniądze do tego miasta i tak dalej, i tak dalej. To się wszystko tak zazębia. No i właśnie politycy w Kalifornii powiedzieli, że w tych pewnych strefach pocztowych nie mogą nikomu odmówić. No tamci się oczywiście denerwują i nie chcą płacić, no bo to jest takich 16 tych stref pocztowych. Także teraz już rozpracowali 7, gdzie zabroniono im w ogóle nieodnawiania. No i te 9 pracują nad tym wszystkim. Nie ma w zasadzie jeszcze podstawowej rzeczy, że oni nie mogą odmówić ubezpieczania od nowa, no ale nie jest powiedziane, jak mają to wyceniać. Także te ceny jednak pójdą w górę i poszły w górę. Gorsze jest jeszcze nawet to, że te moratorium gorsze. No ciekawe jest moratorium, że to dotyczy tylko tych ludzi, którzy powiedzmy płacili tam przez rok, 5, 10 czy 15 i im trzeba przedłużyć, ale ci ludzie, którzy kupują nowe domy, no to oni niekoniecznie dostaną ubezpieczenie. No tak, także jako takie sprzężenie zwrotne to też jest to, że powiedzmy jak domów nie można ubezpieczyć, no to nikt nie będzie mógł żądać pieniędzy tak wysokich, jak powiedzmy przed tymi pożarami i nie będzie mogli żądać tych pieniędzy teraz. Także to też jest jednak prawo popytu i podaży, jakoś się przecina. Na ile insurance ludzie będą w stanie płacić, no to tak samo jest połączenie, jak dużo będą te domy kosztowały. No bo jeżeli powiedzmy ludzie będą mieszkali w rejonach, gdzie się pali, nie będą mieli ubezpieczenia, no to statystycznie sporo ludzi powiedzmy wyjedzie stamtąd, nie będzie chciało mieszkać, no bo jak im się spali, no to nawet nie dostaną pieniędzy z powrotem, no to ceny spadną. Także to takie ekonomia powiedzmy, można powiedzieć rynkowa. Ubezpieczalnie też za bardzo nie mogą zabierać za dużo pieniędzy, no bo po pierwsze, że są regulowani, no a po drugie, jeżeli będą za bardzo drodzy, no to konkurencja innych kompanii, które tam przekalkuluje sobie, wyliczy ile mogą wziąć, żeby zarobić, no to wejdzie w grę. No i tak to się w ten sposób dzieje.
Najgorsze w tym wszystkim to jest to, że ten moratorium nie dotyczy biznesów. Nie dotyczy biznesów, ani nie dotyczy nawet non-profit organization, czyli organizacji, które niedochodowych, tak? Takie bardziej, jak to się nazywa? No, organizacje niedochodowe, które czynią najróżniejsze dobre rzeczy. No, kościoły są niedochodowe, biblioteki są niedochodowe, tego rodzaju instytucje i organizacje. No, pieniądz jest ważny, wolny rynek jest ważny. Jakieś regulacje też są ważne, no ale największym chyba problemem w Kalifornii to jest za dużo tych regulacji, bo te regulacje, dużo tych pożarów to było też pomiędzy, między innymi, że są instalacje elektryczne dosyć stare i te kable bardzo często spadają. No, a dlaczego one spadają? No bo nie są wymieniane, no bo politycy każą płacić, powiedzmy, większe pensje, każą robić najróżniejsze dziwne rzeczy, emerytury zostawiać, przyjmować najróżniejszych mniejszości etniczne czy seksualne. No i te pieniądze są wydawane nie na podtrzymanie tej infrastruktury. No i to się wszystko powiedzmy wali. Cała ta wielka firma tam w tej Kalifornii, no to ona zgłosiła o bankrupcję, no bo to są też miliardy odszkodowań i zażaleń i zaskarżeń i tak dalej, i tak dalej. Także Kalifornia zabija sama siebie. Reguluje, to jeszcze więcej reguluje. Nie wiadomo, w którym momencie to wszystko padnie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj, wrzucaj na Facebook, na Wykop, gdzie się da. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.